najszarniejszy góral. Gdy kończy się tydzień kultury beskidzkiej, na scenę wchodzą odważni drwale i górale. Nie po to, by wykazać, że kończą tydzień chwale, lecz by poddać się ocenie jury, nawet w uchwale. Na sam przód gwoździe w pięki wbijali i na pozytywną ocenę gaździn czekali. Nie martwił się żaden, że w palec wali, problemem jest kpina, gdy gwóźdź nie przywali. Ja na te wyczyny nie patrzył i nie widziałem, szwagierce w komórce aplikacje wgrywałem. Gdy już skończyłem, minęła pół godzina. W tej chwili już patrzę na scenę. Już wszystkie gwoździe przybili. Już mogę patrzeć, a tam przed góralami, co walczą o laur najszwarniejszego sztalugi stoją. Dziołchę malować będą, co z nią tańcowali, bo górale do bata są wielcy, a do pisaka mali. Już namalowali, aż wierzyć się nie chce, dali radę i nawet namalowali dziewczę. Jeden lepiej, drugi inaczej dziewczę namalował, trzeciemu źle wyszło, za sztalugę się schował. Potem placki podano, Wojta sponsorował, by jedli ile mogą. Wygra ten, kto zje najwięcej. 5 minut. Padła trwoga. Ostatnia konkurencja. Góral woła, przegrać nie mogę. Jak przegram, w domu pierogów nie będzie. Wola Boga. Już placków pojedli, szkapki dostali, bo wodą popijali. Na werdykt czekają. Jury się zebrało, reżyser nas chwali, że widownia cierpliwa i na werdykt czeka, a w jury się pali. Wreszcie wybrali, najszwarniejszy został ten, co emocje obali. Bo dowcip polegał na tym, by wszyscy się bawili i nikt nie żałował spędzonej na placu Hofa chwili. By najszwarniejszy dożył następnego roku i śmiał się do rozpuku, siedząc na widowni, na widoku.